Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal, a tym razem zapraszam Was na rozmowę z Wojciechem Jakubikiem, analitykiem, jak również redaktorem naczelnym biznesalert.pl, osobą prowadzącą swojego vloga, do którego link znajdziecie w opisie do nagrania, jak również znajdziecie tam link do wsparcia tego kanału na patronite.pl/KrzysztofWojczal, jeśli ktoś ceni tego rodzaju materiały, ktoś ceni moją działalność, może wesprzeć ją właśnie na Patronite, do czego bardzo zachęcam. A tematem dzisiejszej rozmowy z Wojciechem będzie oczywiście kwestia niezależności bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rynku węglowego, gazowego, ropy, jak również energii elektrycznej. Oraz to, czy również Niemcy poradzą sobie w nadchodzącej zimie, ich problemy gazowe, energetyczne. Także tematy niezwykle aktualne i tutaj na pewno ciekawe, a jednocześnie już po rozmowie z Wojtkiem mogę powiedzieć, że niezwykle interesująca to była dyskusja. I bardzo wielu rzeczy można się z niej dowiedzieć. Oczywiście zapraszam do nagrania, zapraszam jeszcze raz do wspierania na Patronite i do usłyszenia. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Wojczal, a dzisiaj z nami Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert, analityk biznesalert.pl, analityk, jak również osoba, która prowadzi swojego vloga na YouTube. Link znajdziecie do vloga w opisie do tego nagrania. No a dzisiaj, jak nie trudno zgadnąć, będziemy rozmawiali o energetyce, bo tym zajmuje się mój gość. Cześć Wojciechu, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzień dobry Państwu. Słuchaj, tak na pierwszy ogień wziąłbym chyba temat węgla, jak już sobie tak ustaliliśmy mniej więcej zakres tej naszej dyskusji wcześniej, ale ten węgiel jest chyba najbardziej w tej chwili kontrowersyjny i polecimy po tym naszym bezpieczeństwie energetycznym Polski jako takim w kwestii najbardziej strategicznych dla nas najważniejszych surowców energetycznych, no ale właśnie ten węgiel, bo tutaj wydaje się, że mamy największe problemy. Po pierwsze, wydobycie u nas węgla w Polsce od lat spada. Po drugie, w kwietniu nałożyliśmy na Rosję embargo, a stamtąd, o ile dobrze kojarzę, za około połowę naszego importu odpowiadał właśnie kierunek rosyjski. Także tutaj trzeba zastąpić ten kierunek, czy już trzeba było zastąpić. No i jeśli chodzi o wydobycie i zużycie węgla, to Polska jest jednak w deficycie, znaczy znacznie mniej wydobywamy niż potrzebujemy. Ja sobie to zapisałem, wiesz, pewnie mnie poprawisz, ale zapisałem sobie takie dane, jeśli chodzi o węgiel energetyczny, bo wiem, że to się tam później różnie kwalifikuje, ale wydobycie to było w tamtym roku 42 miliony ton, potrzebowaliśmy 57, czyli 15, jak rozumiem, trzeba było skądś importować, z tego połowa z Rosji, jak sobie doczytałem, być może te dane są gdzieś tam troszeczkę inne, ale to generalnie o tych wielkościach mówimy, żebyśmy przedstawili to naszym słuchaczom. No i w tej chwili ten import węgla odbywa się, jak rozumiem, głównie za pośrednictwem naszych portów, no bo sprowadzamy to drogą morską z zewnątrz. I pytanie do Ciebie właśnie, czy nam tego węgla zabraknie, czy nam go brakuje, jak wygląda sprawa naszego bezpieczeństwa na tej płaszczyźnie i na co będą miały ewentualnie wpływ braki węgla, czy grozi nam, nie wiem, grożą nam jakieś blackouty, jak to wygląda pod względem wpływu na energetykę, czy dostawy prądu między innymi. Okej. Zacznijmy od początku, ponieważ węgiel to jest szeroki temat. Węgiel energetyczny to jest jeden z rodzajów węgla. Ten węgiel energetyczny służy do opalania elektrowni, które zapewniają energię w Polsce, czyli źródło napędu gospodarki, która potrzebuje energii elektrycznej wszędzie, bo elektryfikacja jest bardzo zaawansowana. Więc jest potrzebny węgiel energetyczny do wytwarzania energii. Węgiel koksujący jest potrzebny w przemyśle, na przykład do wytopu stali, ponieważ pozwala podgrzewać stopy, pozwala
napędzać przemysły ciężki już nie energią, ale wytwarzając ciepło. No i jest węgiel opałowy, trzeci rodzaj węgla, który trafia pod strzechy, mówiąc kolokwialnie, czyli zapewnia ciepło w domach. No i potocznie przyjęło się mówić o Polsce jako coal state, czyli państwie, które ma wbrud węgla. Nawet Greenpeace nas tak nazwał na jednej z konferencji klimatycznych, Poland Coalland. Rzeczywiście ten węgiel teoretycznie pod ziemią polską jest i tak jak mówił pan prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego w Katowicach, teoretycznie wystarczy go na 200 lat. Natomiast pozostałości po czasach komunistycznych, różne narzuty socjalne, brak reform, czyli z jednej strony za dużo wydatków socjalnych, z drugiej strony za mało wydatków na inwestycje, spowodował trend, o którym ty mówiłeś, czyli spadek wydobycia węgla. Do tego doszła polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która zmierza do wygaszania górnictwa w ogóle jako szkodliwego dla klimatu, szczególnie przy spalaniu, które wiąże się z emisją dwutlenku węgla i wpływa na zmiany klimatu, więc generalnie górnictwo węgla kamiennego, brunatnego w Polsce miało odejść do lamusa i sami też z jednej strony zbyt wolno ograniczaliśmy różne koszty mniej merytoryczne, właśnie takie socjalne, z drugiej strony mało inwestowaliśmy na przykład w nowe ściany wydobywcze, które pozwalają sięgnąć po więcej węgla lepszej jakości i potem go na przykład lepiej sprzedać. A zatem pozornie mamy ten węgiel pod ziemią, natomiast narzuty socjalne z jednej strony, a z drugiej strony niewystarczające inwestycje w nowe wydobycie spowodowały, że poszliśmy w pozory komfortu zależności od węgla z importu, szczególnie z Rosji, bo przecież mamy lądowe połączenie z węglem w Rosji. Możemy sobie sprowadzić ten węgiel koleją tanio, mało tego często dobrej jakości i ten węgiel zaczął odgrywać coraz większą rolę w Polsce do tego stopnia, że w pewnym momencie był odpowiedzialny za połowę importu w ogóle. I dopiero atak Rosji na Ukrainę spowodował, że Polacy dokonali zwrotu, to znaczy jako pierwsi w Unii Europejskiej wprowadzili zakaz importu węgla, wyprzedzili działania całej Unii Europejskiej. Ze względu na wewnętrzną dyskusję polityczną w Polsce, być może nasi widzowie pamiętają te nagrania niektórych polityków z pociągami z węglem rosyjskim, w których były nawoływania do jak najszybszego zatrzymania dostaw, potem była znowu polityczna dyskusja o tym, dlaczego te dostawy zostały tak szybko zatrzymane. W rzeczywistości Polacy szybciej niż reszta Unii Europejskiej wprowadzili te sankcje na węgiel rosyjski, szybciej musieli się przestawić. No i stąd biorą się problemy logistyczne, bo ten węgiel spoza Rosji coraz częściej pochodzi ze źródeł zamorskich. Możemy je sprowadzić koleją z innych portów, w Niemczech, w Holandii. Teoretycznie to też nie jest problem, bo rynek jest dobrze zaopatrzony. Ale wszyscy w Europie potrzebujemy coraz więcej węgla, bo gaz, którego cena jest podnoszona sztucznie przez rosyjski Gazprom, jest coraz mniej popularny, rośnie popularność węgla, więc jeśli chcemy sięgnąć po porty holenderskie czy niemieckie, to tam już jest wielka kolejka. Dlatego też korzystamy z portów polskich i te teoretycznie, jeśli spojrzeć na liczby, pozwolą nam sprowadzić potrzebną ilość węgla do Polski po to, żeby opalać nimi w kominkach w Polsce, znaczy w kotłach węglowych, czy też zapewnić go elektrociepłownią, ale ten proces jest bolesny. Przestawiamy się szybko, przestawiamy się z różnymi wyzwaniami logistycznymi w portach na kolei, która miała swoje problemy jeszcze bez wojny nowej inwazji na Ukrainie, więc stąd biorą się te problemy i pierwsze sygnały o reglamentacji węgla wynikające z faktu, że państwo coraz mocniej pokazuje tę swoją widzialną rękę na rynku węgla. Czyli jak rozumiem, te problemy, czy też możliwość, że tego węgla może w jakichś momentach, jak rozumiem, brakuje, bo jak rozumiem, generalnie co do zasady, na papierze jesteśmy zdolni odebrać i importować tyle węgla, ile potrzebujemy, po pierwsze dlatego, że a, na rynku jest, podażowo jest dostępny ten surowiec, kwestia tylko tyle, że musimy niestety, ale cenowo tutaj też konkurować z innymi państwami, które też będą chciały zwiększać ten import tego surowca. Dwa, infrastrukturalnie teoretycznie też jesteśmy przygotowani, ale się musimy przestawić, jak rozumiem, czyli przeładunek w portach, no, do wagonów i tak dalej, i tak dalej. Stąd mogą być jakieś tutaj opóźnienia, jeśli chodzi o węgiel, tak? Dobrze tak, rozumiem? One są widoczne. Mhm. Już widać, że ludzie też rzucili się na węgiel z tego względu, że notują rekordowe ceny. Społeczeństwo nie bez powodu obawia się, że będzie tylko drożej i chce na zapas kupić węgiel. Rośnie zatem
popyt. Dodatkowo pojawiły się różne dopłaty do węgla, które mogą przyjąć postać dodatku osłonowego w tarczy antyinflacyjnej wprowadzonej jeszcze przed atakiem, czy też rozwiązania takie jak dodatek już sam węglowy, który został wprowadzony później, czyli te jednorazowe 3000 na gospodarstwo domowe, żeby sobie ten węgiel kupić. No i to wszystko potęguje problemy logistyczne. To są problemy logistyczne z dostarczeniem odpowiedniej ilości węgla. Tego węgla może punktowo zabraknąć na czas. Mogą pojawić się problemy i dlatego też widać etatyzm, coraz mocniejsze wejście państwa w rolę dostawcy węgla. Polska Grupa Górnicza sprzedaje węgiel w promocyjnej cenie poniżej 1000 zł. To jest oczywiście cena dotowana, dlatego przed składami Polskiej Grupy Górniczej ustawiają się kolejki. Można zamawiać ten węgiel przez internet, ale trzeba czekać. I to już są te kolejki znane z czasów komunistycznych, oczywiście mniej dotkliwe, ale wynikające z faktu, że jeden dostawca państwowy ma tańszy węgiel, ma go trochę do dyspozycji, natomiast ma problem z dystrybucją. Mają powstawać nowe składy węgla z certyfikowanymi dostawcami państwowymi, oczywiście pod opieką państwa. No i to są obrazki znane na przykład z kryzysu naftowego z lat 70. XX wieku, kiedy zależność od ropy bliskowschodniej zemściła się na państwach europejskich właśnie takimi kolejkami pod stacjami, reglamentacją, łącznie z kartkami na paliwo. U nas jeszcze wiele takich obrazków może się pojawić, ale bardziej długoterminowo pomoże właśnie dywersyfikacja, która jest ograniczona możliwościami logistycznymi, czyli potrzebna jest też bardzo dobra organizacja, na przykład pierwszeństwo dostaw węgla na kolei, która jest przecież znowu obciążona dostawami na przykład na front ukraiński. To są wielkie wyzwania organizacyjne, a przy różnych problemach z organizacją u nas w kraju no, pojawiają się problemy. Bardziej długofalowo pomoże jeszcze jedno zjawisko, paradoksalnie, czyli destrukcja popytu. Jest tak drogo, że zmniejszymy zużycie, bo nie mamy pieniędzy, mówiąc w skrócie. To jest recepta na kryzys gospodarczy, bo wygaszamy aktywność, żeby nie wydawać pieniędzy. To widać na przykład na rynku gazu, kiedy firmy nawozowe odmawiają produkcji niektórych towarów, bo nie chcą płacić za gaz potrzebny do ich produkcji. I to samo może w innych obszarach gospodarki się dziać. Ogrzewanie także należy oszczędzać i ta destrukcja popytu zmniejszy zapotrzebowanie na węgiel, więc będzie go trzeba zaimportować trochę mniej. Natomiast to wszystko rodzi konsekwencje, to znaczy Ukraińcy mają czołgi rosyjskie, a my mamy rachunki za energię, za węgiel, za gaz, tak, które są podnoszone przez działania Rosji. Tak jak na Ukrainie trwa wojna konwencjonalna, militarna, tak u nas trwa wojna energetyczna i na rynku węgla nie jest inaczej. I taka główna moja myśl to jest no, taka gorzka konstatacja, że tak samo jak Niemcy no, bezmyślnie albo w nadziei na to, że się im upiecze, poszli w zależność od gazu rosyjskiego, tak my pozwoliliśmy na głęboką zależność od węgla rosyjskiego i teraz bardzo dobrze, że się z niej wydobywamy, ale to niestety boli. Tak, tutaj też pojawiły się zarzuty, że z jednej strony, że za szybko zrobiliśmy to embargo, a nie byliśmy do tego przygotowani, no ale z drugiej strony jest też ten argument taki, że no, trzeba przestać finansować potencjalnego wroga najszybciej jak się da, więc tutaj są takie, no to jest każdy rozpatrzy to jakby według swojego mniemania, ale to trzeba przedstawić te dwie strony argumentacji, prawda? Jedna tak, czysto to znaczy biznesowa, że jeśli chcemy coś odciąć, no to trzeba się do tego przygotować, no a druga jednak kwestia bezpieczeństwa i też finansowania właśnie potencjalnego rywala, czy też wroga i no, napastnika na Ukrainę tutaj w tym przypadku. Oczywiście, znaczy państwo miało tutaj jasny priorytet, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Tak. Oczywiście pośrednicy, którzy zarabiali na węglu rosyjskim, cierpią teraz. To jest duża część rynku prywatnego, który zarabiał na rosyjskim węglu. No i od nich słyszymy, że państwo zawiodło. Natomiast państwo miało do zważenia różne racje i koszty ekonomiczne braku działania, braku sankcji wobec Rosji także byłyby znaczne, gdybyśmy nic nie zrobili. Sankcje są efektywne wtedy, kiedy wchodzą szybko i na dużą skalę, ponieważ przynoszą szybciej efekt. No a to całe rozdyskutowanie wewnątrz Unii Europejskiej powoduje, że mamy różne apetyty w różnych krajach i Polska też użyła tego argumentu, że pierwsza wprowadziła embargo węglowe, żeby przekonać inne państwa, żeby weszły na pokład. No to w takim razie przejdźmy teraz do czarnego złota.
czyli do ropy naftowej. Tutaj z tego, co sprawdzałem, to chyba jednak ta sytuacja jest całkiem niezła, ponieważ z tego, co wiem, to naftoport nasz w Gdańsku potrafi przerobić w zasadzie dwukrotną ilość surowca w stosunku do naszych potrzeb, tak więc moglibyśmy go wykorzystać do eksportu. I tutaj pojawił się temat, wątek niemiecki, to znaczy zaistniała taka jakby taka sygnalizacja może po stronie Berlina i też chyba z tego, co pamiętam, odbyły się nawet jakieś rozmowy w tej kwestii, to znaczy Niemcy chcieliby przez nasz naftoport w Gdańsku importować ropę głównie do Brandenburgii przez, wykorzystując tego tą rafinerię Schwedt. Problem był taki, że w tej rafinerii połowę udziałów mają Rosjanie. I z tego, co medialnie mi się tutaj przebiło, no to nasza chyba kontrpropozycja była taka, że okej, my możemy na coś takiego pójść, ale chcielibyśmy odkupić te udziały rosyjskie i mielibyśmy udziały w niemieckiej rafinerii. I teraz no, na jakim to etapie te negocjacje trwają? Czy one już zostały zarzucone, czy Niemcy jednak zrezygnowali, szukają jakiejś alternatywy? Jak to wygląda w tym kontekście? Według stanu na 30 sierpnia Niemcy już odebrali przez naftoport w Gdańsku paliwa i ropę do rafinerii Leuna. To jest jedna z tych dwóch, o których mówisz, we wschodnich Niemczech, które do tej pory w 100% polegały na dostawach rosyjskich, również tanich i dobrej jakości, jak się okazuje w ostatecznym rozrachunku bardzo drogich. Natomiast sprzedaż akcji Rosneftu, który ma ponad 60% udziałów w rafinerii Schwedt, w tej drugiej wschodnio-niemieckiej, jeszcze nie została przeprowadzona. Można przeczytać w niemieckich mediach, że rozważane jest wywłaszczenie Rosneftu, tak jak wcześniej Gazprom Germania, czyli filia rosyjskiego Gazpromu w Niemczech, została wywłaszczona z udziału w magazynach, w infrastrukturze przesyłowej, bo Niemcy chcieli się śmiać ostatni za kilkadziesiąt lat, odłączając Nord Stream 1 i Nord Stream 2 gazociągi z Rosji, polegając na magazynach energii, odnawialnych źródłach energii i wodorze, ale po drodze przez lata całe 30-40 chcieli polegać na tanim gazie z Rosji. No i to się skończyło tak, że magazyny gazu, na które Gazprom miał wpływ, czyli te właśnie niemieckie, na czele z magazynem Katarina, nazwanym na cześć Katarzyny II, znanej nam z historii Polski, te magazyny były najmniej zapełnione przed zimą 2021 roku i potem w konsekwencji też były najmniej zapełnione teraz, przed tym sezonem grzewczym. Niemcy musieli wywłaszczyć Gazprom Germanię, żeby zacząć zatłaczać tam gaz. Na szczęście im idzie dobrze, bo jesteśmy systemem naczyń połączonych, jeśli będzie u nich kryzys, to u nas też. I podobne rosnięcie chcą zastosować wobec Rosneftu i tu pojawia się potencjalnie jakieś pole do współpracy. Jeżeli Polacy chcieliby wejść do akcjonariatu w Szwed, to faktycznie mogłoby to być niezłe rozwiązanie, bo z tych rafinerii wschodnio-niemieckich paliwa trafiają też na rynek w Polsce zachodniej, co ciekawe, więc to może być ciekawa opcja dla Orlenu, ale należy też zaznaczyć, że gdyby Polacy ogłosili takie plany teraz, to Komisja Europejska mogłaby inaczej spojrzeć na fuzję, czyli przejęcie Lotosu przez Orlen, bo ta fuzja byłaby inaczej oceniana ze względu na perspektywy rynkowe. Być może Orlen musiałby oddać więcej, ponieważ miałby perspektywę stania się większym graczem. Może dlatego o tym tyle nie słyszymy w Polsce, dopóki ten proces nie był, mówiąc kolokwialnie, klepnięty, ale on został, mówiąc kolokwialnie, klepnięty 1 sierpnia, więc może teraz usłyszymy więcej, ale to najpierw Niemcy muszą wykonać ten krok. Na marginesie, wywłaszczenie, tak. Tak, na marginesie Polska i Niemcy razem zadeklarowały, niezależnie od embarga na dostawy ropy rosyjskiej drogą morską do Unii Europejskiej od końca roku, że one zrezygnują z dostaw rosyjskiej ropy do końca roku przez ropociąg Przyjaźń, który jest ropociągiem niezgody w tym momencie. Warto przypomnieć, że w 2019 roku Rosjanie doprowadzili do zanieczyszczenia ropy w tym ropociągu, wyłączyli go na 46 dni. Polacy nie mogli odbierać normalnej ropy, bo infrastruktura była zanieczyszczona i zagrożona zniszczeniem. I kto wie, czy to nie były jakieś testy przygotowania do działań, które widzimy obecnie. Też w ostatnim czasie były jakieś problemy z drużbą, czyli ropociągiem Przyjaźń, i Węgry miały problemy z dostawami. Więc jeszcze wiele się może wydarzyć, natomiast tutaj jest dużo lepiej, bo znowu rynek jest świetnie zaopatrzony, tę ropę można sprowadzić z innych kierunków. Są różne gatunki, są różni dostawcy. Byłoby świetnie, gdyby Iran wrócił na rynek, bo charakterystyka jego ropy jest bardzo podobna do rosyjskiej. To jest lepszy zamiennik niż na przykład ropa saudyjska, bo rosyjska jest kwaśna, ciężka, a saudyjska jest lekka i tak zwana słodka, czyli to są dwie różne ropy. Mhm.
No ale właśnie z tym jakby rynkiem globalnym ropy naftowej, znaczy rzeczywiście jest tak, że jakby co do zasady cały świat, czy dostawy z wszystkich producentów na świecie, jeśli chodzi o ropę naftową, są w stanie zwiększyć na tyle produkcję, na tyle eksport, żeby rzeczywiście zastąpić cały eksport rosyjski. No generalnie to oczywiście chodzi o Europę i o zadbanie o europejski popyt. Czy to jest rzeczywiście możliwe, czy jednak no, popyt jest większy niż podaż? Tutaj zdania są. No nie uwzględniajmy jeszcze Iranu, bo no, z Iranem na razie nie ma żadnego porozumienia, tak? Tak, tutaj zdania są oczywiście podzielone, bo siły status quo, takie jak Rosja, ale też Arabia Saudyjska, przekonują, że za chwilę zacznie brakować ropy na rynku. Odbiorcy ropy, siły, które chcą zmiany status quo, jak na przykład Stany Zjednoczone, państwa G8, które wprowadziły, większość z nich wprowadziła embargo na ropę rosyjską, szczególnie państwa anglosaskie, twierdzą, że destrukcja popytu, czyli zjawisko, o którym już przed chwilą mówiliśmy, spowoduje, że ropa zaliczy krach cenowy, kolejny, ponieważ rekordowe ceny notowane obecnie spowodują przyspieszenie odejścia od paliw konwencjonalnych, zmniejszenie zapotrzebowania na tę ropę, ale też zwiększą produkcję w innych miejscach na świecie, bo przecież można sobie tę ropę sprowadzać naprawdę z całego świata dzięki temu, że technologie są rozwinięte na tyle, że są prowadzone prace wydobywcze praktycznie na całym świecie. Jest coraz więcej naftoportów pozwalających eksportować, coraz więcej naftoportów pozwalających importować i to jest zjawisko demokratyzacji dostępu, czyli surowce przestają mieć znaczenie strategiczne, im bardziej zdywersyfikowane jest, to jest ta pula dostawców, których jest rzeczywiście coraz więcej, też między innymi dzięki temu, że koszty wydobycia są coraz niższe. No ale w tym jakby okresie takim krótkookresowym na tą chwilę jednak wydaje się, że musimy liczyć wciąż na to, że ten popyt jednak zostanie zmniejszony no z uwagi na te rzeczy, które też mówiłeś i też z uwagi w ogóle na generalnie na wzrost inflacji jako takiej, więc będzie mniejszy portfel Europejczyków, więc będą w ogóle mniej konsumować również w tym ropy i jakby wydaje mi się, że tak, te kalkulacje optymistyczne są również w tym zakresie jakby, znaczy tutaj się kalkuluje właśnie to zmniejszenie popytu, prawda? Tak, widać w danych z Europy Zachodniej, że spada popyt na paliwa. Co ciekawe, według informacji z Polski od operatora PERN, nasze zapotrzebowanie ma plato, czyli jest stabilne, ale przez to, że jest duża imigracja do Polski, to znaczy najechało ze wschodu dużo samochodów, one cały czas tankują, zawożą ludzi do pracy, czy jakieś rodziny gdzieś zawożą w jakieś miejsca, jak do szkoły. Więc u nas nie widać jeszcze tego spadku, ale tylko dlatego, że jest więcej ludzi, większa aktywność w Polsce związana z nowym atakiem Rosji na Ukrainę. Generalnie destrukcja popytu powinna zmniejszyć zużycie paliw i docelowo, poza tym, że może doprowadzić do kryzysu gospodarczego, który i tak już był od dawna zwiastowany, to zmniejszy też w końcu ceny. No ale tak jak mówisz, w portfelach też niestety będzie mniej pieniędzy albo będą miały mniejszą wartość, moc nabywczą, siłę. To przeszedłbym teraz właśnie do gazu, o którym już trochę wspomniałeś w kontekście Niemiec, no bo u nas sytuacja no jest całkiem fortunna, jeśli tak to można określić, to znaczy zaczęliśmy inwestować w rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, gdzie ta przepustowość ma zostać zwiększona z 5 do 8 miliardów metrów sześciennych gazu na rok, z tego co kojarzę. Jednocześnie zaczęliśmy budować Baltic Pipe, który teraz już jest w zasadzie na ukończeniu, znaczy on jest w zasadzie fizycznie skończony z tego co kojarzę. No i mamy już w październiku puścić surowiec tym gazociągiem, także tutaj jakby pod względem infrastrukturalnym zaczęliśmy odpowiednio wcześniej i dzięki temu dzisiaj nie jesteśmy tam, gdzie między innymi są Niemcy w tym zakresie. No ale mimo wszystko za tamten rok importowaliśmy około 19, tam 20 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego połowa to była Rosja, 10 miliardów, 5 przez LNG, tam chyba z 3 około z zachodu ciągnęliśmy. I teraz tak, i teraz musimy zastąpić te 10 miliardów metrów sześciennych z Rosji. Zarzut w tej chwili, jaki ostatnio się pojawił, to był taki, że skończyliśmy owszem infrastrukturę,
ale przez ten Baltic Pipe nie będzie płynąć gaz. Tak, oczywiście taka poszła w przestrzeń, ja to sprawdziłem. I z tego, co ja sprawdziłem, no to nasze wydobycie tych norweskich, bo pamiętajmy, jeśli ktoś nie wie, to mamy w Norwegii jakby swoje wydobycie i tam jest, będzie zwiększone do 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu na rok. Jednocześnie mamy kontrakt z Duńczykami na 6,4 miliarda, czyli to by nam łącznie dawało tą maksymalną dla nas zarezerwowaną przepustowość Baltic Pipe. Tylko problem jest taki, że Duńczycy opóźniają te dostawy, jak rozumiem, i z ostatnich chyba wieści dopiero nam puszczą gaz ten swój pod koniec 2023 roku. I teraz jak to wygląda? Czy my rzeczywiście mamy gazociąg, no ale nie będziemy mogli go w pełni wykorzystać przynajmniej do końca tego roku, a może nawet do połowy przyszłego? Okej. Zaczynając od początku, zużycie w Polsce w 2021 roku to było 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. W Niemczech to jest na przykład 100 miliardów, więc wcale tak dużo tego gazu nie zużywamy, chociaż nasza gospodarka jest oczywiście mniejsza, ale jest mniejsza o połowę, a zużycie jest mniejsze 5 razy. Więc Niemcy faktycznie poszli mocno w gaz, ale nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że liczyli na to, że będą się śmiać ostatni. To znaczy, że... Tania energia, tania produkcja, tańsze... Dokładnie, tak, eksport i leci. A na koniec już nie będą w ogóle tego gazu potrzebować i nawet w ogóle Rosjanom będą wodór wysyłać przez ten Nord Stream pierwszy i drugi. Myśleli, że mogą wejść w taką niebezpieczną relację i się nie sparzą. No i sparzyli się bardzo mocno, bo niedobory gazu zagrażają ich gospodarce, nawet nie w energetyce, tylko właśnie w przemyśle chemicznym, w przemyśle ciężkim. Tam wszędzie ten gaz jest potrzebny, dlatego oni się boją recesji, jeżeli Rosjanie zakręcą całkiem korek z gazem. U nas nie jest tak źle, bo te 20 miliardów było zaopatrywane w ilości od 8 do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie przez kontrakt jamalski z Rosjanami. Ten kontrakt został w maju zerwany przez Rosjan. Wbrew prawu, sprawa kiedyś skończy się w sądzie, jeżeli z Rosjanami będzie się dało jeszcze kiedyś sądzić w sposób cywilizowany, ale ten gaz z Rosji nie płynie i nawet bez tego, nawet bez ataku nowego Rosji na Ukrainę, my planowaliśmy porzucenie do końca tego roku kontraktu jamalskiego, nie chcieliśmy go przedłużać, więc wszystko się działo zgodnie z planem, musieliśmy jedynie przyspieszyć nasze działania. Baltic Pipe miał mieć przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych, a PGNiG zarezerwował tam 8, właśnie dlatego, że to jest ekwiwalent tych 8 do 10 z kontraktu jamalskiego. No i ta ilość miałaby zostać zapełniona na różne sposoby. Pierwszy to jest właśnie krajowe wydobycie w Norwegii, które słyszymy o tym, że będzie wynosiło w tym roku jeszcze 3 miliardy, czyli około 700 milionów dotrze w ostatnim kwartale, bo 27 września z wielką pompą zostanie uruchomiony Baltic Pipe. Natomiast poza tym trzeba ten gaz sprowadzić od innych producentów. No i mamy faktycznie z Ørstedem umowę, która będzie realizowana w drugiej połowie 2023 roku, czyli już po sezonie grzewczym. Nie możemy na razie na nią liczyć. Mamy umowę z Lotosem, który zamienił się w Orlen, ale też ma koncesję. Do zimy być może już dojdzie do przejęcia PGNiG-u, więc to będzie jakaś wewnętrzna umowa orlenowska na prawie miliard metrów sześciennych i resztę trzeba dokupić. To znaczy jest autostrada na 8 miliardów metrów sześciennych od stycznia 2023 roku, bo wcześniej tylko 3 miliardy przez problemy odcinka lądowego w Danii, bo tam się pojawiły żaby, myszy i duńska agencja środowiskowa stwierdziła, że to skandal i trzeba je bronić i dobrze. Udało się je obronić, ale pełna przepustowość będzie dopiero w nowym roku dostępna. No i te 8 miliardów trzeba zapełnić nowymi kontraktami. Gdzieś od wiosny 2022 roku słychać o negocjacjach na ten temat. No i gaz kosztował w szczycie pandemii, kiedy nic się nie działo w gospodarce, nawet 20 euro za megawattogodzinę w pewnym momencie. Potem po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku 100 euro za megawattogodzinę. A teraz zbliża się do 300, bo Rosjanie robią wszystko, żeby wywołać panikę na giełdzie. Ostatnio ogłosili nieplanowaną przerwę z końcem września, przerwę pracy Nord Streamu pierwszego, wywołując obawy o recesję w Niemczech, obawy w całej Europie, windując tę cenę dalej. To jest oczywiście czysta spekulacja. Ten gaz nie powinien tyle kosztować. No i będziemy kupować na górce. To jest wyzwanie kontraktów, które będą teraz zawierane przez PGNiG z jednej strony.
że one będą prawdopodobnie drogie, a nie będą obowiązywać tylko przez kryzys energetyczny, ale też pewnie później, bo to są umowy 10-letnie. No zobaczymy, co się naszym negocjatorom uda tutaj ugrać. Oni mogą też liczyć na to zjawisko destrukcji popytu, bo te 20 miliardów metrów sześciennych zapotrzebowania w Polsce to jest już przeszłość. To znaczy destrukcja popytu przez horrendalną drożyznę na rynku gazu spowodowała, że według resortu klimatu nasze zapotrzebowanie spadnie o 17%, czyli prawie 1/5, być może do 17-18 miliardów metrów sześciennych w 2023 roku, czyli o tyle mniej będziemy musieli sprowadzić czy wydobyć u nas w kraju, by zaopatrzyć się na rynku, więc z drugiej strony kolejne wyzwanie naszych negocjatorów, którym naprawdę nie zazdroszczę teraz, to jest ryzyko przekontraktowania, bo jeżeli na za dużo gazu zakontraktują z Norwegii, no to będą dopłacać do gazu, którego tak bardzo nie potrzebują. I stąd się biorą te rozterki, o których teraz słyszymy, których by nie było, gdybyśmy już mieli te kontrakty. Niedobrze, że ich jeszcze nie mamy. Ze względów bezpieczeństwa musimy zapełnić Baltic Pipe, może nie pod korek, ze względu na destrukcję popytu, ale jednak kolejne umowy się powinny pojawić. Tak, ja w ogóle tutaj myślę, że oczywiście, że trzeba zadbać o maksymalną przepustowość, choćby z tego względu, że pojawiają się możliwości reeksportu. Tak naprawdę, no to dzięki temu Baltic Pipe możemy być takim hubem tutaj w gazowym w naszym regionie. Podłączyliśmy niedawno się z Litwinami, jeśli chodzi o sieć gazociągów. W tej chwili został już ukończony interkonektor ze Słowacją i widziałem, że pisałeś, że dzięki temu połączeniu być może będzie można ściągać nawet gaz z Azerbejdżanu. Czy ta infrastruktura, żeby ściągać gaz z Azerbejdżanu już jest gotowa? Znaczy w sensie takim, że wykorzystujemy w tej chwili obecną, czy trzeba by było jeszcze jakichś inwestycji? Bo to mnie zainteresował bardzo ten wątek. Okej, połączenia między państwami to są takie okienka i w zależności od relacji popytu i podaży gaz płynie w jedną albo w drugą stronę. Czyli w scenariuszu optymistycznym, kiedy w Polsce będzie nadpodaż gazu, my możemy go reeksportować, co robiliśmy na rynek niemiecki, co ciekawe na rynek ukraiński w coraz większym stopniu. Potencjalnie moglibyśmy zaopatrywać w gaz także Słowację, Czechy, inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, kraje południowe. Czesi i Słowacy zgłosili się po LNG z Polski, dostali je póki co w Holandii. W przyszłości być może też w Polsce dostaliby jakiś kontrakt. Jeżeli natomiast popyt będzie większy w Polsce, to te same połączenia, jak na przykład rewers gazociągu Jamalskiego na granicy z Niemcami, czy właśnie Polska-Słowacja, czy Polska-Litwa, która ma teraz przepustowość 2 miliardy metrów sześciennych i dostęp do terminalu w Kłajpedzie, mogą posłużyć do importu. PGNiG ma tak dużo w portfolio kontraktów LNG, że sprowadza część gazowców do Kłajpedy, bo nie wystarczy mu przepustowości terminala w Świnoujściu. Dlatego gazociąg Polska-Litwa został przyspieszony po ataku Rosji na Ukrainę, bo on miał być później otwarty. No i tak samo moglibyśmy poprzez sieć połączeń aż z terminalami w Grecji albo z korytarzem południowym, który łączy złoża azerskie przez Turcję z Unią Europejską, sprowadzać gaz z Azerbejdżanu. Minister klimatu mówiła mi o tym w wywiadzie w kwietniu. Robiłem wywiad z minister Anną Moską wówczas i ona mówiła o tym, że jest to jedna z opcji, z tym, że właśnie jeżeli będzie całkowite zakręcenie kurka z gazem rosyjskim, to będą problemy z podażą. I wtedy najlepsze, najpewniejsze źródła to są dostawy fizyczne ze źródła nierosyjskiego, czyli właśnie przez Baltic Pipe z Szelfu i przez terminale LNG ze Stanów, z Kataru, zewsząd, bo to są fizyczne dostawy, a nie takie oparte o wymiany giełdowe. Jeszcze do niedawna był taki dogmat, że przecież wymienimy sobie coś tam na giełdzie, nawet odbierzemy gaz od Gazpromu, a rozliczymy go jako gaz na przykład z Norwegii i będzie świetnie. Nie, dostawy fizyczne, dostęp do surowca fizycznym bezpośredni najlepiej, to jest warunek bezpieczeństwa energetycznego. I tutaj to podejście z zakresu twardego bezpieczeństwa nam weryfikuje różne takie pomysły na pełną liberalizację rynku od jutra. No z takim sąsiadem, jakiego mamy, nie możemy sobie na taką swobodę jeszcze pozwolić. No jasne, bo to przecież chodzi też o to, że no jednak jak za chwilę Niemcy będą chłonąć każdą ilość gazu, jaką będzie w stanie ktoś im dać. I teraz oni są bogatszym państwem, mogą zaoferować wyższe ceny. Jeśli my będziemy z nimi na tym w tej wspólnej sieci próbowali rywalizować, no to będzie bardzo, bardzo trudno. I tym wydaje mi się, że oni po prostu... stosunków międzynarodowych, jeśli mi pozwolisz, bo bardzo popularna jest też w tej dyskusji o stosunkach międzynarodowych taka teza, że właśnie w takim razie my powinniśmy zaklepać, nie dać Niemcom, pokazać im w końcu,
A ja bym powiedział, że tutaj jest szansa na wykorzystanie instrumentów unijnych, na przykład wspólne zakupy gazu, które proponowali Polacy jeszcze w 2014 roku. Tak, wspólna To polityka jest energetyczna sposób, była taka, był tak, taki przecież, tak. gdzieniegdzie ona nam wychodzi i na przykład Bułgaria odcięta, tak jak Polska w maju 2022 roku od gazu rosyjskiego, miała dużo większe problemy niż my i dostała z takiej puli unijnej załatwionej jeszcze przez Komisję i Stany Zjednoczone jesienią 2021 roku, gdy nieoficjalnie już pewnie było wiadomo o ataku, dostała 1 mld m3 rocznie, stryk, z takiej puli unijnej. Gdybyśmy mieli taką pulę unijną, to Polska i Niemcy nie biłyby się o ten gaz, tylko ktoś by go rozdysponował. Ale to oczywiście zaczyna się dyskusja o suwerenności, o uprawnieniach Komisji Europejskiej, o tym, kto by sprawdzał Komisję, bo ona nie jest organem odpowiedzialnym przed społeczeństwem w żaden sposób. No ale to już jest inna rozmowa i moim zdaniem warto podejmować dyskusję na ten temat. No ja osobiście uważam, że o ile jestem, wiesz, przeciwnikiem federalizacji Unii Europejskiej w takim kształcie, w jakim proponują to Niemcy od jakiegoś czasu, o tyle ta propozycja prowadzenia wspólnej polityki energetycznej była świetna i akurat w tym przypadku to jest coś, co by było z korzyścią. Ale wiadomo, że Niemcom zależało na tym, żeby to Niemcy miały tańszy gaz na przykład niż Polska, dzięki temu ich gospodarka jest bardziej konkurencyjna. Znaczy, to Polska akurat jeszcze innymi rzeczami konkuruje, no ale generalnie Niemcom chodziło o to, żeby obniżyć względem właśnie europejskich sąsiadów i konkurentów na rynku tak naprawdę koszty własnej produkcji. I dlatego chyba tutaj się nie zgodzili na tą wspólną politykę energetyczną, bo oni z tego, co No pamiętam, właśnie, właśnie... a my ich wpędzaliśmy w tę politykę coraz mocniej, na przykład wprowadzając mechanizmy solidarnościowe. Była teraz taka wielka dyskusja o tym, czy my się powinniśmy dzielić z Niemcami gazem. A warto przypomnieć, bo śledziłem tę dyskusję od samego początku, od 2009 roku, że to Polacy byli zwolennikami solidarności na rynku gazu, bo Niemcy nie chcieli się dzielić swoim gazem z magazynów, na przykład z magazynu Katarina, o którym rozmawialiśmy. I Polacy w 2017 roku stoczyli wielką batalię, zresztą był to sukces naszej polityki zagranicznej, po to, żeby przeforsować różne mechanizmy gwarantujące, że w sytuacji kryzysowej Niemcy się podzielą z nami gazem. Ale te same regulacje sprawiają, że to my powinniśmy się podzielić z nimi, no bo to działa w dwie strony. No bo to nie są Sowiety, że tutaj Tak. jakieś prawo Kalego wprowadzamy, nie? Że nam zabrać krowę to źle, a my zabrać komuś krowę to dobrze. Tak jest. Znaczy, wiesz, ja cały czas też jestem zdania tego, że w zasadzie w naszym interesie jest właśnie to, żebyśmy pomogli Niemcom, ale najlepiej będzie tak, że się do tego przygotujemy i nie będzie to ze stratą dla nas Albo przehandlujemy to samych, właśnie jakoś, albo coś prawda? przehandlujemy, tak, w sensie takim właśnie, znaczy generalnie pomóc miałem na myśli to, że oczywiście nie do końca gdzieś tam charytatywnie, no ale przynajmniej jakieś, powiedzmy, nawet regulacje w Unii Europejskiej, które byłyby doskonały przecież argument za tym, żeby wprowadzić tą wspólną politykę energetyczną, no bo przecież to my się dzielimy, więc Niemcy zyskują w tym momencie akurat, nie? A za chwilę może być znowu odwrotnie, no to może być różnie. No właśnie, no właśnie. Następnej zimy my możemy potrzebować na przykład terminali niemieckich, jakby coś się stało. Oni mają mieć 2 FSRU, czyli pływające gazoporty, do końca tego roku. Tutaj są bardzo skuteczni. Oni się obudzili z ręką nocniku, ale zaczęli szybko działać. I mają mieć takie 2 FSRU do końca roku, jeżeli to się powiedzie. Nie mają kontraktów, ale my mamy kontrakty. I też na osłodę powiem, że zawierane kontrakty w 2018 roku przez Polaków na dostawy LNG z USA z kilku firm, i prawdopodobnie jeden z Cheniere Energy, mogą być najtańsze na rynku teraz. One były zawierane w 2018 roku na kilkadziesiąt lat, uzależnione od ceny na giełdzie amerykańskiej, a uwaga, ta cena na giełdzie amerykańskiej jest w tym momencie, pod koniec sierpnia, kiedy rozmawiamy, 10 razy niższa niż na rynku europejskim. Czyli my możemy kupować tamten gaz akurat, który jest tylko składową, ale jednak 10 razy taniej niż Europejczycy gdzieś tutaj. To A dlatego pamiętajmy, tak jak biją się o te dostawy. Mocno było krytykowane jakby przejście i te kontrakty z Amerykanami na LNG. I No byli właśnie. tacy, którzy mówili, no nie, no tylko z Rosjanami to jest najtańszy gaz, Bo u nie nich ma jest co. tanie, prawda? Tak, Nie ma tak. zagrożenia żadnego, Ja bo pamiętam, przecież oni się będą wtedy ten zachowywać spór i tą racjonalnie. dyskusję na ten temat, to znaczy spór, no to Tak. on był taki wirtualny tak naprawdę, no bo to środowisko, które było za rosyjskim gazem, było bardzo małe, ale jednak pojawiały się takie argumenty i mówiono, że no to teraz to będzie najdroższy gaz, jeszcze ciągniemy ze Stanów Zjednoczonych, a tutaj Tak, proszę, 10 teraz te razy. argumenty wrócą, jak pojawią się siły prorosyjskie w Polsce, tak jak w Europie Zachodniej, które będą mówić, odpuśćmy Ukrainę, przestańmy wprowadzać sankcje, ściągajmy gaz z Rosji, bo jest tani,
i w końcu będzie lepiej. No ale nie ma drogi na skróty niestety. To jest droga donikąd, bo nawet koń trojański Putina, Viktor Orban, musi teraz stać w kolejce po gaz z Gazpromu, który woli go spalać we flarze, 10 milionów dolarów dziennie spala w ten sposób, żeby tylko nie dać Europejczykom więcej gazu i nas przydusić. No właśnie, miałem Cię o to pytać już jako ostatnie pytanie w kontekście gazu, bo Viktor Orban czeka na gaz. Ten gaz został mu tam chyba ograniczony i mówi, że to jest w kontekście tego, że po prostu Rosjanie, no bo wiadomo, że ten gazociąg do Węgier ciągnie się przez inne państwa i po prostu Rosjanie chcieli, znaczy kosztem Węgier odcięli po prostu, prowadząc tą swoją większą politykę, resztę rynku europejskiego od gazu, również tymi nitkami, tak? I tak, to, znaczy Węgry tak. Przestawiały się na Turkish Stream, czyli taki tak. Nord Stream, ale na południu. I coraz więcej gazu sprowadzały tamtędy. Mało tego, wpuściły Gazprom do swoich magazynów i w 2019 roku, kiedy ostatnio była groźba całkowitego zakręcenia kurka z gazem w Europie, oni udali się do Moskwy. Shiyar to niezawodny zdobywca orderu Putina, minister spraw zagranicznych Węgier, tam obiecał, że no jeżeli Rosjanie by potrzebowali zakręcić kurek gazem w Ukrainie, to mogą przechowywać gaz na Węgrzech, tylko w zamian niech dadzą dobrą cenę gazu w nowych negocjacjach, więc nawet tak daleko idąca prorosyjska polityka nie uchroniła Węgier od kryzysu energetycznego. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, w której oni wprowadzili na przykład tańsze paliwo dla posiadaczy rejestracji węgierskich i różne rozwiązania, które wprowadzili przy okazji spowodowały, że nie ma tam paliwa, więc to jest jak z socjalizmem, który rozwiązuje problemy, które sam stworzył i tutaj Viktor Orban ze swoją prorosyjską polityką działała tak samo, a wystarczyło współpracować z innymi państwami unijnymi. Oczywiście integracja europejska ma pełno wad, ale to jest przestrzeń, w której Polska, kraj średniej wielkości, radzi sobie dobrze i właśnie w energetyce to widać, że jeżeli potrafimy taką koronkową politykę przesuwania przecinków i kropek w różnych przepisach prowadzić, to jesteśmy w stanie wygrać z Niemcami, jesteśmy w stanie wpędzić je w różne tam rozwiązania, no ale czasem też przegrywamy, ale to jest cały czas lepsze pole do prowadzenia polityki niż taka bilateralna walka militarna jak tak. Ukraina-Rosja teraz. No i taką ostatnią szczegółową rzeczą jeszcze w kontekście Polski to jest energia elektryczna, bo wiadomo, że między innymi również z gazu, w dużej części z węgla pozyskujemy energię elektryczną. I z tego, co ja sobie tutaj zapisałem, no to ten import w zeszłym roku no był taki naprawdę marginalny, jeśli chodzi o nasz bilans energetyczny. To znaczy, no tutaj chyba 0,4%, żeśmy generalnie byli na minusie. No nie wiem, może mnie poprawić po prostu te dane, ale ja tu widzę, że naprawdę ten import-eksport to są jakieś tysiące gigawatogodzin, natomiast my generalnie potrzebujemy około 174-180 tysięcy gigawatogodzin, także wydaje się, że tutaj nasza produkcja rodzima zabezpiecza nam tą energetykę, energię elektryczną, no ale w kontekście właśnie tego węgla, w kontekście no, z gazem to sobie chyba poradzimy. Czy my będziemy musieli również z naszych potrzeb, już nie mówię w kwestii takich regulacji zewnętrznych, unijnych, czy nasze potrzeby, czy nasze zapotrzebowanie i niedobory zmuszą nas do tego, żebyśmy faktycznie mieli politykę jakiejś oszczędności, jeśli chodzi o energetykę, energię elektryczną? Okej. Większość energii wytwarzamy z węgla cały czas. To z tego powodu w czasie, kiedy były problemy z energią w Europie Zachodniej, byliśmy wręcz eksporterem w maju. Byliśmy eksporterem energii, natomiast na połączonym rynku energii w Unii Europejskiej sytuacja jest cały czas zmienna. W zależności od tego, gdzie jest popyt, gdzie jest podaż, tam płynie energia. Tam, gdzie jest drożej, tam udaje się energia elektryczna, bo ktoś ją kupuje. Więc Polska w tym momencie znowu jest importerem, ma pewną zależność od importu, natomiast przy szczytowym zapotrzebowaniu sięgającym około 25 gigawatów mamy tej energii na styk. A to, co mamy, nam się psuje i jest coraz starsze, bo 70% to energetyka węglowa, część bloków pamięta jeszcze pana Gomułkę, więc to są naprawdę często stare jednostki. Elektrociepłownie też zapewniają energię i to są już takie złomy nieraz, że taniej jest je zamknąć niż utrzymywać, ale zapewniając cały czas media, więc nie można ich tak po prostu wyłączyć, bo nie ma alternatywy jeszcze.
No więc ta energetyka nam schodzi do lamusa ze względu na genealogię, można powiedzieć. Stare bloki trzeba wyłączać. Według Urzędu Regulacji Energetyki luka wytwórcza, czyli niedobór tych elektrowni w Polsce może sięgnąć w 1934 roku prawie 5 gigawatów. To jest 5 dużych elektrowni. I jest tak, ponieważ nie zbudowaliśmy atomu, od 30 lat dyskutujemy o energetyce jądrowej, niestety. Jesteśmy przed dyskusją, tak jak teraz rozmawiamy pod koniec sierpnia, nie ma decyzji wciąż, ma ona zapaść teraz jesienią, oby zapadła, wybór partnera technologicznego, wybór modelu finansowania i w końcu budowa atomu, tak żeby w 33 roku był pierwszy reaktor, czyli rok przed tą luką, o której mówił Urząd Regulacji Energetyki, nieprzypadkowo właśnie wtedy. No ale to są lata 30. W latach 20. mogliśmy rozwijać odnawialne źródła energii. Trochę nałożyliśmy im kaganiec. Ustawa odległościowa to jest rozwiązanie, które ma chronić krajobraz przed brzydkimi wiatrakami, w praktyce blokując rozwój wiatraków na lądzie przez długi czas. Teraz ona ma być liberalizowana, no ale nie nadrobimy już tych kilku gigawatów, które nie powstały. Fotowoltaika zaliczyła boom, natomiast dopiero w ostatnim czasie rozwija się dalej, jest mniej wspierana w tym momencie, bo przepisy unijne trzeba było transponować do Polski i trochę to wsparcie ograniczyć. Oba tematy wiążą się z żywą dyskusją między głównymi siłami politycznymi w Polsce. No a stary węgiel trzeba wyłączać i nie bardzo mamy na lata 20 alternatywy, więc powstał taki program resuscytacji tych starych bloków, które normalnie byłyby wyłączane, bloki 200+, czyli sposób na to, żeby jeszcze kilka lat pociągnęły, dopóki nie zapewnimy sobie więcej energii, no bo alternatywa to jest import. I wszystko jest dobrze na zdrowym rynku, gdzie jest duża podaż, tak samo jak na rynku gazu. Dopóki ta podaż jest, no to sobie handlujemy, bo zawsze możemy kupić sobie tę energię czy gaz. Ale teraz w dobie kryzysu energetycznego będzie problem z podażą. Więc może gdzieś na jakimś etapie tej energii zabraknąć. Dlatego w 2015 roku przez niski poziom rzek trzeba było wprowadzić stopnie zasilania i ograniczyć zużycie energii w przemyśle w Polsce. Można sobie wyobrazić najczarniejszy scenariusz, w którym to też jest w tym roku na przykład potrzebne, ale możliwe, że tak nie będzie. Raczej nam tej mocy wystarczy na styk. Mamy problemy z blokami węglowymi, jest spór o to, kto zepsuł nowy blok elektrowni Jaworzno, nasz największy, najnowszy blok węglowy, bo jest spór o to, czy właściwie paliwo zostało tam zastosowane właśnie przez te problemy z węglem w Polsce. No ale nie licząc takich problemów, raczej blackoutu nie powinniśmy się obawiać. Lokalne, punktowe problemy mogą się zdarzać, tym bardziej w czasie kryzysu energetycznego czy gospodarczego w Polsce. No ale katastrofy znanej z książki Blackout, którą niniejszym tutaj polecam, raczej nie powinniśmy się obawiać, ale z drugiej strony każda oszczędzona megawattogodzina to strata Władimira Putina, zysk dla naszego portfela i większe bezpieczeństwo dostaw, bo najlepszy sposób na zmniejszenie wrażliwości gospodarki na szok energetyczny, który chce nam prawdopodobnie w sezonie grzewczym zapewnić Rosja, to jest zmniejszanie zużycia. Znowu ta destrukcja popytu, czy to przez horrendalne ceny, czy poprzez indywidualne decyzje konsumenckie. Międzynarodowa Agencja Energii, Komisja Europejska, Urząd Regulacji Energetyki zalecają oszczędzanie. Tam, gdzie się nie da, zostaje pomoc społeczna, jej jest coraz więcej etatyzmu, coraz większa presja inflacyjna, ale tam, gdzie się da, trzeba oszczędzać. Tak jak teraz, jestem w budynku, który do niedawna był bardzo mocno klimatyzowany, za bardzo. Można oszczędzić na klimatyzacji, można oszczędzić na ogrzewaniu, można oszczędzić na oświetleniu. Są różne sposoby na zwiększenie efektywności gospodarki. Tak bardziej długofalowo to się może zwrócić gospodarczo. Odcięcie od Rosji zwróci się w większym bezpieczeństwie, ale też w większej wydajności gospodarki, która niepotrzebnie uzależniła się od różnych dóbr z tych źródeł. I teraz boleśnie, ale jednak zwiększa efektywność. Tak, faktycznie, że dużo rzeczy przepalamy już, nie tylko w kwestii energii elektrycznej. Tak. I tak na koniec chyba takie najbardziej nurtujące chyba nas wszystkich pytanie, bo wiem, że masz ograniczenia czasowe. Jak twoim zdaniem wygląda sprawa z zimą dla przede wszystkim Niemiec? Czy oni przetrwają? Czy mają szansę? No bo ja czytałem, że faktycznie, to chyba też mówiłeś, że w 80% mają już te magazyny gazu zapełnione, no ale to i tak, to nawet jak zapełnią w 100%, to daje pewnie jakieś kilka miesięcy, a może nawet i nie, zapasów, natomiast no nie mają za bardzo
skąd importować, bo na przykład no my sami jako ich sąsiedzi musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o gaz. Oni nie mają terminalów LNG. Nord Stream 2 i Nord Stream 1 trzeba kalkulować, że też może zostać całkowicie odcięty, no bo już pojawiają się ograniczenia i problemy na tym kierunku. Tak więc no jak to widzisz? Czy oni sobie z tym poradzą i jakie środki zaradcze już wprowadzają, czy zamierzają wprowadzić, czy powinni wprowadzić? Nie będzie tak źle, jak usłyszymy z propagandy rosyjskiej, ani tak dobrze, jak usłyszymy w propagandzie niemieckiej. Będzie gdzieś sytuacja wypośrodkowana, to znaczy są różne prognozy wpływu braku dostaw gazu z Rosji na gospodarkę niemiecką. Od -3% PKB wzrostu PKB do nawet +0,5% wzrostu PKB. Wiele zależy od tego, jak zareaguje społeczeństwo, bo już teraz można przeczytać, że Niemcy zmniejszyli zużycie gazu o 26%. To jest ponad 1/4. Jest horrendalnie drogi. Państwo nakazało ograniczyć zużycie nawet z ograniczeniem pryszniców ciepłych włącznie, więc niektórzy się śmieją, ale tu widać tę dyscyplinę, która także w Japonii na przykład po katastrofie w Fukushimie pozwoliła zaoszczędzić bardzo dużo energii, kiedy trzeba było nagle cały atom wyłączyć. Niemcy mają podobne podejście i rzeczywiście są zdyscyplinowani, ograniczyli o ponad 1/4 zużycie gazu. Zobaczymy, jak będzie im szło dalej. Z drugiej strony są gałęzie przemysłu, które bez gazu sobie nie poradzą, na przykład przemysł chemiczny. Przecież niemiecki BASF chciał rzucić wyzwanie amerykańskim firmom nawozowym, opalając się gazem rosyjskim, a teraz tego się nie będzie dało zrobić. Czyli szczególnie landy wschodnie z długimi tradycjami współzależności gospodarczej z Rosją płaczą, mogą mieć duże koszty gospodarcze, ale landy zachodnie mogą wręcz skorzystać z tego względu, że ich części gospodarki będą się rozwijać szybciej w dobie takiego kryzysu, więc trudno przewidzieć ze szklaną kulą, jak sobie Niemcy poradzą. Może im brakować gazu, ale z drugiej strony oni mogą znacznie jeszcze ograniczyć zużycie tego gazu przez tę elastyczność, siłę największej gospodarki w Europie. Dużą rolę odegra tutaj współpraca europejska. My im z czymś pomożemy, oni pomogą z czymś nam i razem sobie damy jakoś radę, ale Niemcy powinni już odpuścić różne takie dogmaty, których się cały czas jeszcze do niedawna trzymali, jak na przykład wykorzystywanie polityki klimatycznej do forsowania ich interesów gospodarczych. Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej nie była demokratyczna. Ona była narzucana przez wpływy niemieckie wewnątrz Komisji Europejskiej, wykazywane w różnych śledztwach dziennikarskich, to znaczy polityka kadrowa wewnątrz Unii Europejskiej była pod silnymi wpływami Niemiec. No i wszystko byłoby ok, gdybyśmy dawali im taką przewagę, no bo są najsilniejsi w Unii, ale oni w zamian coś dawaliby nam, bo to by była taka gra słabszego z silniejszym, w którym ten słabszy czasem jednak coś tam wygrywa. Ale nie, oni nas bili po palcach za każdym razem, kłócili się z nami o każdy przecinek i ta polityka klimatyczna była zaprojektowana pod Energiewende, czyli zwrot energetyczny Niemiec, w tym modelu, w którym jest ono opalane gazem rosyjskim. No i nie ma już racji bytu ten model, więc trzeba też zrewidować politykę klimatyczną, dostosować ją do nowych warunków, w których gaz nie może być paliwem przejściowym, nie możemy pójść w zależność w gaz, bo to jest zależność od Rosji. A zatem Polacy mają pełne prawo oczekiwać od Niemców, że nie będą próbowali mieszać przy naszym projekcie jądrowym. To jest minimum, bo maksimum to jest, że sami się zwrócą podobnie ku atomowi. To by było świetne, ale bardzo trudno mentalnościowo to po kilkudziesięciu latach takiej propagandy antyatomowej przeforsować w Niemczech. No ale niech przynajmniej na mnie nie mieszają, bo będą konsultować teraz decyzję środowiskową w sprawie polskiej elektrowni. No i właśnie zmiany w polityce klimatycznej. Premier Polski na spotkaniu z prezydentem Francji zaproponował ustalenie ceny maksymalnej uprawnień do emisji CO2, które są ważną składową kosztów wytwarzania energii w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Można się spierać, dobry, zły pomysł, ale jest jakiś pomysł na reformę i teraz powinniśmy razem reformować właśnie Unię Europejską i dobra gra Polaków spowoduje, że rozgrywającym będzie trójkąt weimarski, a dwa wierzchołki tego trójkąta mogą wpływać na ten jeden najsilniejszy. Już nieraz Polska i Francja były w stanie wpływać na Niemcy. To jest ciekawe pole do gry, moim zdaniem z dużo większym potencjałem niż na przykład Grupa Wyszehradzka, która po relacjach z Orbanem tutaj weryfikuje swoją skuteczność, ale musimy grać na wszystkich szachownicach, oczywiście tutaj nie przekreślam.
No, ostatnio te relacje na linii Warszawa-Paryż, znowu widać, że coś się dzieje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w dłuższej perspektywie. Tak. Jeszcze jednym zdaniem, bo zahaczyłeś o temat atomu w Niemczech. Jakbyś mógł krótko, bo oni odchodzą od tego atomu rzeczywiście dalej, czy wstrzymali ten proces, ale tylko czasowo? Jak to u nich wygląda? No bo naprawdę ja cały czas... Co, wciąż nie mogę uwierzyć, że oni po prostu to robią, naprawdę. Znaczy oni to robią już od lat, ale jeszcze teraz w tym kontekście właśnie tych niepokojów w Europie, no to ta polityka naprawdę jest kuriozalna troszeczkę. No tak, ale gdybyś się urodził w zachodnich Niemczech, miał rodziców hipisów, którzy protestowali przeciwko parasolowi nuklearnemu NATO, potem został zwerbowany do Partii Zielonych, która protestuje w duchu tych samych tradycji przeciwko energetyce jądrowej, znał ten cały ruch Energiewende, no to miałbyś tę mentalność, która powoduje, że Niemcy po prostu mają niechęć do atomu. To są emocje, to są obawy przed Czarnobylem, który jest niemożliwy, bo nie ma sowieckiej technologii w Niemczech. To jest obawa przed Fukushimą, która prawdopodobnie nie grozi Niemcom, bo fala tsunami tam nie dotrze, miejmy nadzieję. No i to wszystko powoduje, że mają blokadę w mentalności, jeśli chodzi o atom. Atom jest złem moralnym. Jak dyskutować z takim argumentem? Prawda? Bardzo trudno. Liczby pokazują, że atom by pomógł, bo każda oszczędzona megawattogodzina to strata Władimira Putina. Liberałowie z koalicji rządzącej opowiadają się za utrzymaniem trzech ostatnich elektrowni, które miały być wyłączone do końca tego roku. Jest ponowna ocena bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Ministerstwo Klimatu ma podjąć po niej decyzję. Minister Klimatu Robert Habeck z Partii Zielonych jest przeciwko, ale nie wiadomo, czy mówi tylko do swojego elektoratu, czy naprawdę będzie przeciwko. Z punktu widzenia Polski, ale także Ukrainy, która apelowała o utrzymanie atomu, wyłączanie działającej elektrowni to jest absurd w dobie kryzysu energetycznego. Dodatkowo Habeck jeszcze powiedział, że tutaj da nam oszczędności 2% zużycia gazu. No to jaki to jest sygnał do tych wszystkich ludzi, którzy mają oszczędzać na prysznicach, żeby dać promile oszczędności gazu, jak tutaj mamy 2% na skalę kraju, największej gospodarki w Europie, czyli te 2% waży naprawdę wiele. Więc moim zdaniem Niemcy powinny wrócić do atomu, na to jest mała szansa. Jest szansa, że dłużej popracują te bloki, które nie zostały jeszcze wyłączone co najmniej do końca sezonu grzewczego, ale jest bardzo duża szansa, żeby nie blokowali atomu w Polsce. Dlatego my musimy się wziąć w garść. Najlepiej we wrześniu ogłosić decyzję o wyborze partnera i wziąć się do budowy atomu po 30 latach publicystyki na ten temat. I tym akcentem myślę, że warto zakończyć ten odcinek. No bo jednak atom jest w tej chwili naprawdę, chyba już wszyscy to dostrzegają, że jest niezwykle potrzebny, nawet nasze środowiska, które dotychczas były bardzo sceptyczne, zaczynają się temu przyglądać z większą aprobatą. Dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie, bardzo również dziękuję Ci za ciekawą rozmowę, w zasadzie wykład. Bo widać, że wiedzę to po prostu masz taką i tutaj skracaliśmy maksymalnie, żeby omówić te wszystkie punkty. To powiem tylko, że tak, ja śledzę Twoje analizy od bardzo dawna i przewidziałeś atak Rosji na Ukrainę, szapoba, natomiast analitycy sektora energetycznego przewidzieli kryzys, który mamy obecnie, kryzys energetyczny. On był do przewidzenia od wakacji 2021 roku, kiedy Rosjanie zaczęli ograniczać podaż gazu w Europie specjalnie, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy po co. To właśnie analitycy jak Ty odkryli po co, ale to się dzieje, więc czas przejść od diagnozy do działania, czyli solidarnie wprowadzać sankcje i zachować przede wszystkim spokój, żeby nie dać się zwariować, bo o to chodzi Władimirowi Putinowi. Tak, mi się podoba to twoje hasło 3 razy S, tak? Sankcje, solidarność, spokój solidarność. Nie w tej kolejności, tak, ale też uważam, że te sankcje będą miały duży wpływ, zwłaszcza gdy już nabiorą takiej mocy od grudnia tego roku i naprawdę przyjdzie trudna pora dla Rosjan, mimo że niektórzy tego jeszcze nie dostrzegają. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości omówimy jeszcze jeden temat i oczywiście zapraszam Państwa na kolejne odcinki i zapraszam również na vloga Wojciecha, gdzie link, jak już mówiłem, znajdziecie pod nagraniem. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.